Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będzie ogromny book haul. Nie robiłam już dawno takiego filmu, bo też dosyć długo już filmów nie nagrywałam, więc mam tutaj jeszcze jakieś rzeczy, które mi się zawieruszyły, kiedy robiłam zamówienie świąteczne na prezenty, więc takie prezenty ode mnie dla mnie, ale ogólnie pokażę Wam, jak to wygląda. A wygląda to tak, więc no jest ich tutaj sporo, że aż nie mogę ich podnieść, więc odłożę je. I tak jak widzieliście, mam tutaj taki właśnie będzie book haul i niby unboxing, ale jednak nie bardzo, bo już otworzyłam tą paczkę, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, żeby pomacać te książki, ale zostawiłam jeszcze w kartonie, żeby było. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsze to książki, które właśnie kupiłam już dosyć dawno na stronie wydawnictwa Znak, bo była standardowo u nich promocja, kup 3 książki za chyba, nie wiem, 36 zł czy coś takiego, więc no, stwierdziłam, że sobie coś wybiorę. No i tak jak od razu Ola z kanału Book z Tobą mi napisała, że wszystkie 3 książki są, znaczy, że akurat 2 książki z tych 3 są mocno, mocno średnie, to okazało się, że się z nią zgadzam, chociaż jednej książki nie czytała, bo ona mówiła o innej, ale to zaraz. Tutaj mieliśmy Lata powyżej zera, już Wam o niej mówiłam, nic specjalnego, więc się nie będę dalej rozwodzić. Łowca, Sprawa Trynkiewicza, książka, w której pokładałam duże nadzieje, okazała się bardzo, bardzo zła. Po prostu zła, znalazła się w moich najgorszych książkach zeszłego roku. I Błoto, Hilary Jordan. I o tej książce krążą bardzo skrajne opinie, bo niektórzy uważają, że jest bardzo dobra i umieszczają ją nawet w swoich topkach zeszłego roku. A właśnie na przykład Ola mówi, że jest w ogóle nie warta uwagi, więc no przeczytam chyba, żeby właśnie wyrobić sobie swoje własne zdanie i zobaczymy. Kolejne tutaj mam to prezent. Jest to prezent od wydawnictwa Albatros, który dostałam na święta, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest to książka Bogowie Tanga. Jest to taki trochę obyczaj, ale z wątkiem historycznym, bo rzecz się dzieje w Argentynie w 1913 roku. I jest tutaj chyba też dużo tanga, więc mam nadzieję, że uda mi się po nią kiedyś sięgnąć, bo jak wiecie, ja za bardzo takich książek obyczajowych nie czytam, ale jeżeli to jest ten wątek historyczny i wątek taneczny, to myślę, że może właśnie kiedyś, jak mi się w weekend będzie nudziło, to właśnie po nią sięgnę tak dla rozluźnienia. I kolejne 2 książki tutaj mam, ale powinny być 3, bo jedną oczywiście już pożyczyłam. Są to właśnie książki, które sobie dorzuciłam do zamówienia świątecznego. I mam tę książkę Przemysława Semczuka, Tak będzie prościej. I jest to taki kryminał, ale chyba oparty na prawdziwych wydarzeniach, więc oczywiście kupiłam. Drugą książkę Semczuka to była Kryminalna historia PRL-u, Czarna Wołga. Taki był chyba tytuł, Czarna Wołga. No bo jak przeczytałam Frankensteina, to stwierdziłam, że muszę przeczytać wszystko Semczuka, więc sobie tak kolekcjonuję jego książki. Właśnie Kryminalną historię już przeczytałam, pożyczyłam koleżance. A to niedługo będę czytać. I mam tutaj jeszcze książkę, z której jestem bardzo zadowolona. Jest to książka Filipa Springera, Źle urodzone, reportaże o architekturze PRL-u. Ja bardzo lubię architekturę PRL-u. Jednym z moich ulubionych budynków jest super jednostka w Katowicach, Spodek piękny i stary dworzec, którego nie ma już w sumie nawet dobrze, bo on jest po prostu straszny, jeżeli chodzi o, wiecie, obróty i w ogóle nie było sensu nawet tego zatrzymywać, chociaż ta cała estakada była naprawdę wspaniała. I tutaj jest właśnie opis tych wszystkich strasznych PRL-owskich budynków polskich. I są też różnego rodzaju zdjęcia. Więc no na pewno bardzo chętnie sięgnę po tą książkę, żeby sobie tutaj poczytać o genezie tych budynków, dlaczego one powstały i jak one powstały. Więc no jestem bardzo ciekawa i bardzo się cieszę z tego, że mam tę książkę. I teraz kolejne zamówienie. Tym razem będzie to zamówienie ze strony wydawnictwa Muza, ponieważ mieli bardzo dobrą promocję na różne swoje książki, więc stwierdziłam, że no muszę zrobić zamówienie, bo naprawdę były w bardzo dobrych cenach. A już dawno się czaiłam, szczególnie właśnie na 2 z nich. I są to książki Katarzyny Bondy, Polskie morderczynie i Zbrodnia niedoskonała. Zbrodnia niedoskonała jest napisana razem z Bogdanem Lachem, czyli z pierwszym polskim profilerem, który też jest z Katowic swoją drogą. I właśnie bardzo chciałam te książki, bo przeważnie jak je gdzieś widziałam w dobrych cenach, to były w wydaniach kieszonkowych. Ja wydań kieszonkowych nie kupuję, bo je się strasznie źle czyta.
A tutaj były w normalnej właśnie wydaniu i kosztowały chyba po niecałe 15 zł, więc stwierdziłam, że je kupię. Już je przeczytałam, więc więcej o nich będzie na pewno w podsumowaniu stycznia. Mam tutaj jeszcze dwie książki z klasyki literatury, dwie książki Gabriela Garcia Marqueza, czyli 100 lat samotności i Miłość w czasach zarazy, w tych też pięknych wydaniach w twardej oprawie, które normalnie kosztują po 43 i 45 zł, a ja za nie dałam niecałe chyba 18 czy coś takiego, więc no też bardzo dobra cena. Są bardzo grube i nie wiem kiedy po nie sięgnę, stwierdziłam, że no chcę mieć je na półkach, najbardziej ta mi się podoba, no piękne są naprawdę. No i też no warto znać, z tego co słyszałam są też skrajne opinie dosyć o Marquezie, ale na pewno będę chciała po nie sięgnąć. I zamówiłam jeszcze jedną książkę, która była takim trochę wypełniaczem, bo mogłam albo zapłacić 10 zł za wysyłkę, albo wziąć książkę za 6 zł, więc no stwierdziłam, że nie ma w ogóle tutaj żadnej dyskusji, że oczywiście wezmę książkę. I wzięłam dziennik z Guantanamo. Jest to dziennik właśnie, jest to manuskrypt, który więzień od 2001 roku przetrzymywany przez Amerykanów bez postawienia zarzutów napisał odręcznie w celi więziennej w Guantanamo. I tutaj właśnie też są te słowa, które zostały ocenzurowane przez Amerykanów, więc tutaj one są zaznaczone. Jestem ciekawa, na pewno przeczytam, na pewno nie teraz, więc trochę pewnie poleży na mojej półce. Mam nadzieję, że może wrzucę ją do TBR-u, do tego, do mojej skrzyneczki, żeby sobie ją kiedyś wylosować. Może mi się kiedyś uda. I teraz ostatnie zamówienie z czytam.pl, które tutaj mam. Pozwólcie, że sięgnę po paczkę, która tak jak mówiłam już jest rozpakowana, ale uznajmy, że to jest unboxing. I tak, co tutaj mamy? Po pierwsze, coś co jeżeli śledzicie jakieś właśnie zapowiedzi książkowe i tak dalej, to jeżeli ją zobaczyliście, to na pewno wiedzieliście, a Asia na pewno ją kupi. I jest to Obsesja zbrodni, Michelle McNamara. Jest to książka o Golden State Killerze, tak. Michelle McNamara, dziennikarka kryminalna, postanowiła dopaść brutalnego psychopatę, którego nazwała Golden State Killer. Przeczytała tysiące stron policyjnych kartotek, przeanalizowała raporty z sekcji zwłok. Rozmawiała z ofiarami gwałtów i ludźmi, którzy mogli być świadkami morderstw. Więc no, książka True Crime, kolejna, na pewno sięgnę po nią w pierwszej kolejności. Ostatnio w ogóle mam jeszcze większą słabość do takich książek niż zawsze, więc to już sięga chyba 110%. Więc na pewno dam Wam znać o niej w podsumowaniu lutego, najprawdopodobniej. Kolejne, co tutaj mam, to książka, o której niewiele wiem. Jest to Dom Kata, jest to... Jakie to jest wydawnictwo w ogóle? Książkowe klimaty. Bo ostatnio stwierdziłam, że czytam bardzo dużo takich książek, które są bardzo popularne, rozreklamowane przez wszystkich i bardzo rzadko sięgam po książki, o których niewiele osób mówi. A że ostatnio zaczęłam bardzo intensywnie śledzić na Instagramie Elwirę z właśnie na Instagramie Mani Księgarka na Regale i jest też, ma bloga księgarka.com.pl, tak mi się wydaje, dam Wam link poniżej. I ona czyta takie właśnie nieoczywiste książki, takie niepopularne, a pisze też tak pięknie, że no, ja tylko przeglądałam całego jej bloga Instagrama, to teraz na księgarni internetowej mam w schowku chyba z 30 książek z jej polecenia, więc trochę tego jest. Nie wiem, czy mówię o tej książce, chyba nie, ale po prostu weszłam na właśnie stronę książkowych klimatów i sobie stwierdziłam, że coś ciekawego wybiorę. Też mam nadzieję, że niedługo ją przeczytam. Jest to Dom Kata, quasi-autobiograficzna powieść, a właściwie zbiór powiązanych ze sobą opowiadań o doświadczeniach węgierskiej Żydówki dorastającej w rumuńskim Siedmiogrodzie w czasach dyktatury... W czasach dyktatury i nie przeczytam Wam tego, bo nie pamiętam, co się czyta. To jest ten dyktator rumuński. Gdzieś tam tutaj dam na dole, ale nie chcę, wiecie, bo nie wiem, jak to się czyta naprawdę. Historie, które przeżywa, są jednocześnie bliskie i dalekie polskiemu czytelnikowi. Z jednej strony poprzez paralele komunizmu rozumiemy tło historyczne i wszelkie ograniczenia, z drugiej jednak odkrywamy, jak spotęgowane piętno odcisnął na losach bohaterki fakt przynależności do pogardzanej mniejszości narodowej. Dom Kata uświadamia, że czasem historia nie daje nam wyboru i musimy dorosnąć szybciej niż inni. Więc no jestem bardzo, bardzo ciekawa tej książki. I w końcu nie reportaż, też
tak się staram trochę, chociaż tutaj widzę, że prawie wszystko to będą reportaże. Tutaj mam taką cieniutką książeczkę o Charlesie Whitmanie. Książka autorstwa Jarosława Stukana i z tego co wiem, Charles Whitman to był ten student, który strzelał zwierzę w Austin właśnie w 1966 roku i strzelał do studentów, którzy przebywali w tym czasie na kampusie. Więc byłam ciekawa tej sprawy, szczerze mówiąc nawet nie wiedziałam, że ona ma tylko tyle stron, bo to jest 63 strony, więc na pewno przeczytam ją wam, przeczytam ją bardzo szybko i też mam dodać. I dalej. Tutaj mam Ziemię jałową, opowieść o zagłębiu Magdaleny Okraski. Nie planowałam w ogóle kupować tej książki, ale zobaczyłam recenzję Rafała Hetmana, czytam i recenzuję, recenzję Kurzoladów i później odpowiedź Rafała na tą recenzję. Więc no, tam było dużo takiej dyskusji, więc stwierdziłam, że też chcę sobie wyrobić swoją opinię, no bo ja mieszkam jednak blisko tego zagłębia, no i trochę o nim wiem. Niektóre argumenty jednej i drugiej strony do mnie trafiały, więc jestem ciekawa, po której stronie w końcu stanę, czy nie będę gdzieś tam po środku, jedną nogą tutaj, jedną tutaj, ale zobaczymy. No, książka jest bardzo krótka i też widzę, że tutaj są jakieś fotografie, więc też sięgnę po nią niedługo. I mam tutaj jeszcze dwie książki, bo zaczęłam nadrabiać ostatnio i też właśnie czytać zalegające książki z wydawnictwa Czarne z serii amerykańskiej. Więc jak jedną przeczytałam, to dwie kupiłam, tak żeby mi się nigdy nie udało dojść do tego, że wszystkie książki będę miała przeczytane, no bo zawsze coś muszę mieć w zapasie. Więc te pierwsze co mam to Niebo jest nasze, Miłość i terror w złotym wieku piractwa powietrznego. I to jest książka właśnie o piractwie powietrznym. Na przełomie lat 60. i 70. w USA porywano co najmniej jeden samolot tygodniowo. Początkowo porywacze zwykle chcieli dostać się na Kubę. Było to tak częste, że w amerykańskich samolotach wszystkie kokpity zostały wyposażone w mapy Morza Karaibskiego, a pilotów zaopatrzono w rozmówki hiszpańskie. Więc no, bardzo ciekawy temat właśnie o lotnictwie. Wiem, że z tego wydawnictwa jest jeszcze jedna książka o lotnictwie, ale tak bardziej typowo o lotnictwie, to jednak są jakieś przestępstwa, więc to zdecydowanie bardziej mnie ciekawi. Zawsze to dziwnie brzmi. I kolejna, już tutaj nawet folii nie otwierałam. Please Kill Me, punkowa historia punka i to jest właśnie historia punka, a ja o tym nic nie wiem i stwierdziłam, że muszę się czegoś o tej subkulturze dowiedzieć. Książka jest ogromna, więc myślę, że tutaj będzie bardzo dużo ciekawych historii właśnie typowo ze Stanów Zjednoczonych o punku, o tej subkulturze. I tutaj widzę, że ta książka znalazła się spośród 10 najlepszych książek roku według Time Out oraz Daily News. No, więc też zobaczymy. Teraz ją rozpakuję. I ostatnie, z czego cieszę się chyba najbardziej, bo teraz wydawnictwo Otwarte wydaje wszystkie tomy Wojen Wikingów Bernarda Cornwella. Ja czytałam jego dwie inne książki z trylogii. Ostatniej części trylogii jeszcze nie przeczytałam, muszę ją sobie w końcu kupić i dokończyć, ale teraz stwierdziłam, że będę czytać właśnie te książki z tej serii. I jest to książka Ostatnie Królestwo, czyli właśnie pierwszy tom tych Wojen Wikingów. Ma być chyba ich 6 albo 7, więc strasznie dużo. A ja uwielbiam to, jak Cornwell pisze, naprawdę. Jest świetnym autorem, jego historie zapierają dech w piersiach i naprawdę cały czas coś tam się dzieje. To są takie typowe, fajne przygodówki. A jeszcze, jeżeli te mamy Wikingów, to w ogóle ja przepadam, więc naprawdę na pewno wam zrecenzuję, ale nie wiem, czy wam recenzować po jednym tomie, czy poczekać na wszystkie 7, czy na przykład, nie wiem, pierwsze 3 albo coś. Dajcie znać, czy chcielibyście posłuchać o tych książkach i w jakiej formie. O, może tak. I to już by było wszystko. Nawet nie będę próbować podnosić tego kartonu i tych wszystkich książek, bo to nie ma sensu, jest ich zdecydowanie za dużo. Mam nadzieję, że Book Haul wam się podobał. Dajcie znać, co wy sobie ostatnio kupiliście i dajcie znać, czy uważacie, że jestem stuknięta, że tyle tych książek kupiłam i teraz muszę czytać o wiele więcej niż zawsze, żeby to wszystko przeczytać. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!